Witam bardzo serdecznie w studiu Radia na Gorwalską Nutę. Mamy specjalnego gościa, proszę nam się przedstawić. Witam serdecznie, Agata Kopacka, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na Wydziału Illinois. Panie Gato, ważny temat, ważna impreza, ważne wydarzenie, bo to trudno nazwać imprezą, zbliża się wielkimi krokami. Dlatego też Pani postanowiła tutaj w studiu Radia na Gorwalską Nutę opowiedzieć o tym, coś nie coś więcej i poinformować ludzi o tym wydarzeniu pięknym, takim dostojnym. Oddaję Pani mikrofon, zaczynamy. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość bycia tutaj w studio na Góralską Nutę. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i Kongresu Polonii Amerykańskiej. Zapraszam wszystkich słuchaczy na niedzielę 30 października do Allegra Banquet w Schiller Park. O godzinie 4 rozpoczynamy 52. Bankiet Dziedzictwa. Jest to wielkie wydarzenie, wydarzenie, które podsumowuje coroczną działalność organizacji, instytucji, ale też i osób, które mają na celu propagowanie i pomaganie, rozsławianie Polonii w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Także jestem tutaj, aby o tym bankiecie porozmawiać z panem redaktorem, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że mogę też w jakiś sposób pomóc w rozpropagowaniu tego pięknego wydarzenia. Także czuję się też zaszczycony, że mam taką możliwość. Także serdecznie zawsze zapraszam. Ja mówię pospolicie, że drzwi mojego studia są otwarte dla wszystkich. Wszystkich serdecznie zapraszam. I czasami też, jak to się mówi, o każdej porze dnia i nocy. Panie Gato, no to w takim razie, kto będzie oznaczony, jak to będzie przebiegało? Jak najwięcej, co Pani chce o tym powiedzieć? Otóż, drodzy słuchacze i osoby, które nas oglądają poprzez media społecznościowe, więc corocznie nagradzane są instytucje, osoby, organizacje i w tym roku kapituła Kongresu Polonii Amerykańskiej postanowiła nagrodzić parę osób. Zacznę od nagrody Heritage, którą otrzyma pan Józef Robaczewski. Myślę, że Polish Roman Catholic Union nie należy przedstawiać. Myślę, że wszyscy nasi słuchacze i widzowie znają tę organizację i prezes organizacji otrzymuje nagrodę. Otrzyma również nagrodę pani Blanka Rosenstiel. Jest to działaczka polonijna, która przyleci do nas z Florydy. Nagrodę za charytatywną pomoc oraz uczestnictwo w wielu, wielu polonijnych wydarzeniach otrzymuje Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Myślę również, że wiele z nas ma konta Federalnej Unii Kredytowej, ale wiemy, że loga Unii pojawiają się na wielu wydarzeniach, uroczystościach, imprezach, dlatego też chcieliśmy ich wyróżnić i podziękować za tę działalność. Pani Gato, pozwoli Pani, że ja dodam. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa jest prawie wszędzie. Wielkie słowo uznania, wielki ukłon w ich stronę i naprawdę to, co oni robią, to żadna instytucja finansowa tutaj w tym kraju nie pomaga tyle, co oni pomagają i tutaj 100% gwarantuję za to. Dlatego też kapituła postanowiła w tym roku wyróżnić wielką, wspaniałą organizację, tak jak już powiedzieliśmy, Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową. Ale to nie tylko instytucje, drodzy Państwo. W tym roku nagrodę prezesa otrzymuje szkoła, która jest jedną z najdłużej, najstarszych szkół tutaj w aglomeracji chicagowskiej, Polska Szkoła imienia Tadeusza Kościuszki. Nauczanie dzieci języka polskiego, polskiej historii, geografii to jest ogromny trud. A ta szkoła już 3 pokolenia tutaj wychowała. 4. pokolenie najprawdopodobniej zaczyna już edukację właśnie w tej szkole, więc kolejna nagroda wędruje do szkoły imienia Tadeusza Kościuszki. Kolejną osobą, tym razem nagrodzoną przez kongres w tym roku, jest Łukasz Dudka, dyrektor generalny Dziennika Związkowego, ale nie tylko działacz, nie tylko dziennikarz, nie tylko menadżer, ale filantrop, ale osoba, która udziela się w wielu, wielu organizacjach i za to też serdecznie mu dziękujemy i dlatego też otrzyma wyróżnienie i nagrodę w tymże roku. Do nagrodzonych będzie, zaliczamy też 2 osoby, nawet nie zaliczam, źle to ujęłam. 2 nagrodzone wspaniałe artystki to pani Julita Mroczkowska, dyrektor teatru Ad Hoc, osoba, która właśnie na łamach teatru
przybliża nam kulturę, przybliża nam dzieła sztuki z wyższej, z niższej półki, w zależności od tego, czy chcemy trochę bardziej podbudzić naszego ducha narodowego, czy trochę się pośmiać. I pani Barbara Kożuchowska z Polskiego Muzeum. Także wszyscy wyróżnieni to wybitne, wspaniałe osoby, organizacje, instytucje i mam nadzieję, że Państwo będą mogli uczestniczyć i zobaczyć, przeżyć z nami. Jak najbardziej i mam nadzieję, że ta wiadomość dotrze do jak największej ilości słuchaczy i widzów. Tak więc, Pani Agato, jeszcze raz, gdzie to wszystko się odbędzie, godzina, czas, kto będzie, oprawa muzyczna, wiadomo, że pewne rzeczy też musimy jakoś zadbać, żeby zachęcić naszych widzów i słuchaczy. 30 października o godzinie 4, to jest niedziela, Allegra Bankiet, Schiller Park. Rozpoczynamy o godzinie 4. Czas trwania 9, 10, no chyba że Państwo postanowią dłużej się bawić, zapraszamy serdecznie. Jak można zakupić bilet, jak można się zgłosić? Otóż najprościej na naszych stronach internetowych www.pacillinois.org. Tam jest zakładka Bankiet Dziedzictwa, Heritage Banquet. Możemy tam zgłosić nasze uczestnictwo oraz uiścić opłatę używając karty kredytowej. Jeżeli, drodzy Państwo, nie jesteście korzystaczami z internetu i wolicie załatwić to tradycyjnie, można również zadzwonić na numer telefonu. Drodzy Państwo, ja muszę ten numer telefonu sprawdzić, za chwileczkę Wam podam. Bardzo proszę, bardzo proszę. Także, drodzy Państwo, jeszcze chwilę. Trudno by było spamiętać te wszystkie numery, tak, także tutaj tak. Absolutnie pełne zrozumienie. 847-825-6222. Ja jeszcze raz powtórzę. 847-825-6222. Oraz podam drugi numer telefonu. 847-212-2661. 847-212-2661. I więc jeżeli Państwo chcą zamówić miejsce, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny bądź też o sprawdzenie strony internetowej. Pięknie, mam nadzieję, że Pani Agato zawita Pani do nas po tym pięknym wydarzeniu, podsumować to piękne wydarzenie i będziemy mogli troszeczkę też może pochwalić się, jak to wszystko wypadło i tak dalej. Na dzień dzisiejszy dziękuję bardzo za przybycie do studia Radia na Góralska Nutę, za piękną prezentację i że mogliśmy nie dosyć, że Panią usłyszeć, to jeszcze też zobaczyć. A jaką funkcję Pani będzie miała podczas tego wielkiego wydarzenia? Ja będę jako jeden ze współorganizatorów pomagała, koordynowała. No i troszeczkę starała się ugościć Państwa tak, aby wszyscy, którzy byli, poczuli się jak u siebie w domu na bankiecie dziedzictwa. Ja bym Panią widział jako prowadzącą. Dziękuję bardzo. Prowadzący będzie dziennikarz, nie chcę zdradzić, osoba profesjonalna, ale rzeczywiście na scenie też trochę będę pomagać. No fajnie, byłoby mieć u oku tak piękną panią, żeby też można było... A kto jeszcze gra, bo tego chybaśmy nie powiedzieli, jak oprawa muzyczna? Niespodzianka, ale mogę zdradzić, że jedną z osób, które występują, będzie pani Stanisława Topór-Sojka. Mirka, nasza Mira. Tak, Mira, Mira Sojka Topór. Pięknie, no to już... To już samo przez siebie mówię, że trzeba tam się znaleźć, oczywiście. Polonia Ensemble, pani Anna Krysiński, która przez wiele, wiele lat towarzyszy, pomaga i buduje naszą oprawę muzyczną, ale będzie też niespodzianka. I tutaj myślę, że młodsze pokolenie będzie zachwycone, jeżeli przyjdzie, zobaczy, zagości na naszym bankiecie. To mówiąc za młodszym pokoleniem, to na pewno jakiś znany DJ musi zagrać. A jest to uroczystość dosyć specyficzna i wydaje mi się, że aż tak daleko nie będzie to posunięte. No to niech zaczekamy na tą niespodziankę. Gościem mojego programu i studia Radia na Góralską Nutę była... Agata Kopacka, Kongres Polonii Amerykańskiej. Pani Agato, dziękuję bardzo za przybycie i zapraszam ponownie. Dziękuję serdecznie.